That's not possible. You weren't able to enter the High Quarters, and even less my apartments. You're lying. You never went further than where my men captured you. I don't know what your game is, but it doesn't wash. You're right. I didn't enter your home. Just like I didn't find the secret passage next to your bed. What? You? All right. Suppose that you have the key. What did you do with it? My men didn't find it on you? Don't worry about that. I gave it to someone to keep it safe. Dirty scum! You... Could it be? I must be sure. Aaron, take my place. Finish this interrogation. You may well scare my father with this story of a key. True or not, I know a sure way to prevent anyone from reaching the heart of the tree. Guards, listen to me. I order you to destroy the bridge that leads to the heart of the tree. Ah, curse you! Do you have any idea what that would mean? A simple preventative measure. And then I'm sure that you'll provide me with a good reason to break this alliance with the elves. They're not quite as stupid as you look. It's obvious that this alliance couldn't last. But you can't shut away a tree in a tower. Sooner or later, nature reasserts itself. By all the demons, if you don't tell me right now what the elves are up to, I swear that the torturer won't have to bother himself with ripping your limbs off! What was the next part of your plan? Who was this friend you wanted to free? I went to release an ally. Someone vital to my plan. Who you are holding prisoner. What? Who are you talking about? No one has ever escaped. Oh. You haven't worked it out yet? I'm talking about the prisoner in Cell 5, of course. Cell 5? What's that supposed to mean? It's... Hey, Rakash. One last effort. Someone in Cell 5 is longing to be free. It's time you gave him your regards. Yeah, now it's coming back to me. At least I think I've got to free my friend. I need to free him, yeah. I need him to get to the heart of the tree. But first, I must tell Ozcan that Barriman is on to him. I witam w kolejnym odcinku Styx Master of Shadow. Stój w końcu Izuel. Tak, w końcu. Wiem, że dawno znów nie było filmików, że wrzuciłem tylko... ile? Dwa z trzy? Znaczy cztery i później znów przerwa. Długa. Wiem, nic mnie nie usprawiedliwia. Jestem trochę leniwy, święta były, nowy rok. Ale przede wszystkim lenistwo. Teraz próbowałem nagrywać. To się okazało, że miałem ustawiony mikrofon na tak cicho, że ledwo było mnie słychać. Dobrze idę. No, teraz mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać i nic już mi więcej nie przeszkodzi w powrocie do nagrywania. No. Oczywiście będę chciał sprawdzić, czy się wszystko dobrze nagrywa. I mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa. W każdym razie mikrofon jest włączony na takim miejscu, jakim powinien być. Dobra. Wszystko pełne. No, jeszcze troszkę. Umiejętności. No to jest dobre. Przynajmniej zwraca połowę. Zużytej połowy na niewidzialność. A to jest najlepsze. Oczywiście wróg może was wykryć, jak na was wlezie. To logiczne jest przecież.
Tu jest przeważnie walka, klony. Zabójstwo dobrze by pójść. Nie, to będzie... no, 70. I tak nie byłoby mnie stać. To jest dobre, bo pozwala ci widzieć wszystko. Przeciwników, monety. W sumie przeciwników widzisz już od trzeciego poziomu. Dobra, chodźmy do skana. Oczywiście mogę lamić dwa razy mocniej. Bo dawno to jakiś czas temu to spróbowałem w to pograć. Dobrze mi szło na razie. Dobra, skan. Hey Styx. So, did you manage to find Barrowman's secret room? Yes. It's his personal office, and bad news. He's keeping track of you. Ha ha, don't you worry. It's been a while since I had old Barrowman running in circles. But he's got nothing on me. Oh, you are sadly mistaken. He's found one of your hiding places. The one on the docks? Ha ha, yes, I know. It's a false trail that I left for him. Blind as I am, I wouldn't survive 2 days in this chaos if I didn't have a bit of brains. Always one step ahead, huh? And here I was worried about you. You should know that in his secret room, there is a system that allows him to listen to all the atrium. Probably built it to listen to you. What? Are you shitting me? And to think that some said that I was too careful. At least I'm not rotting in some dungeon. There's some good to be said for the sewers, don't you think? We got lucky, you mean? In any case, this information is priceless. If I can do something for you, just ask. As it happens, I'd like you to help me to go somewhere. So, my friend, where are you off to this time? In prison. What? In prison? It's a bit like stepping into the lion's den, wouldn't you say? When I step into a lion's den, it's to fuck a lion. Now, I got someone to free. Oh well, it's very honorable of you. Be careful all the same. This is not any old prison. Life expectancy is short, and nobody ever returns. You're sure he's still in one piece, your friend? I'm certain of it. He's in cell 5. If anyone can survive in there, it's him. Oh yeah? And who is he? Do I know him? It's... damn, this headache. It makes me want to whack myself. And not in a good way. Man, I could really use some amber. But I can't stop now, can I? Listen, if you go in there, you'll see they have laboratory equipment, the best there is. If you could find me a bulb condenser. A what? You got a problem with your bulbs? Man, that's harsh. Try putting a little cream on them. Works for me. A bulb condenser. It's a piece of alchemist's equipment used in distillation. It's made of glass, very fragile, very rare, and worth a fortune. Bulbs made of glass. Worth a fortune. Yeah. I knew that. However, if you bring it back to me in bits, I'll pay you nothing. I'm no novice. Good. Let's go to prison. They're expecting me. Dobra. No. Ciekawe, ciekawe. Problem z kuleczkami. Dobra, ja coś na chwilę sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. Czy też mikrofon dobrze łapie. Więc się widzimy za chwilę. No hej, jestem z powrotem, wszystko się pięknie nagrywa, na dźwięk.
I czas zrobić kolejną misję. Zapominam, że trzeba coś. Now by the look of these maps, this is the elevator that leads to the prison. The mechanism to activate it shouldn't be far. Let's take a look around. Ah, perfect. Zapomniałem, że coś trzeba nacisnąć. Znajoma mapa. Chodź tu bliżej, chodź, chodź. Dobra, już się pozbyłem niechcianych. Teraz co masz? Nie, zdawało mi się, że masz tyle. Nie wiem dlaczego, ale uwielbiam ich zrzucać. Na serio, mogę na to patrzeć? I czas pogasić. Widoczny. Tak, tego się obawiałem. All right. Guess it wasn't anything after all. Hey, is there someone there? A, tam stoi. Dobra, to o czym od tej porozmawiać? Było o dziwnych snach. Może o tym to się niedawno zdarzyło. Co sądzicie o ludziach, którzy proszą? Znaczy proszę właśnie o pieniądze lub różne takie rzeczy potrzebne. Jak i do jedzenia. No wiecie, czasami tam mogę wrzucić komuś do kubka. Jak mam akurat drobny w kieszeni. Ale zwykle to niestety chodzą już po blokach. Mieszkam w bloku. No i ostatnio... Nie wiem, trzeciego to chyba było? Chyba tak. Facet mi tutaj chodził.
zadzwonił i zaczął mi śpiewać Przybierzeli do Betlejem. W styczniu. No oczywiście, był to porządnie ubrany, zadbany i tylko właśnie czapkę miał. Czapkę miał tak w obu dłoniach. Jakby czekał właśnie aż coś wrzućce. Oczywiście chodziło mu tylko o kasę. Nie dałem mu nic, bo sądzę, że tylko właśnie chodziło mu o kasę na alkohol. Oczywiście dając osobie, które na ulicy do kubka. Też nie jest pewność, czy trafi do, czy on naprawdę, skoro wykorzysta to na jedzenie lub na coś innego bardziej przydatnego niż alkohol. W poprzednim nagrywaniu to też się zdarzyło. Jak się postrzegłem, że głos się nie nagrywa. Że się odpaliło. Dobra. Nic się nie stało. Pierwsze koty za płoty z monetami. Ja też mam niezbyt przyjemne doświadczenie po prostu z dawaniem pieniędzy ludziom na ulicy, którzy wyglądają zbyt schludnie. Nie wiem, czy to była cyganka, ale taka starsza pani, dobrze ubrana i zadbana, mnie też naciągnęła. Nigdy więcej. Nie dam jej kilka drobnych. Może komu na chleb, chciał mi wywróżyć i nagle czary mały, buch i 50 złotych mi zniknęło. A wine. What a horrible way to go. Did you bet on tomorrow's fight? Of course. I'm not gonna miss that. Okej, to był dość inny tekst. Styx też miał coś tutaj powiedzieć, ale widać coś się zepsuło. No cóż, no. Znaczy nie grzebami w kieszeni, czy nic sam jej dam, głupek. Ona pewnie włożyła w rękaw. I tyle widziałem. Mogłem faktycznie też zatrzymać kadać i zwrócić pieniądze. No cóż, ja czasami jestem zbyt łatwowierna. Ale teraz mam nauczkę. Jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie. Teraz będę uważać na takich cwaniaczków bardziej. A wy? Dajecie? Czy też macie
jakieś niemiłe zdarzenia. To nie krzyczę w mikrofon, a nie muszę. To moje tak też nieprzyjemny nawyk. Czasami podnoszę głos, nie zdając sobie z tego sprawy przy rozmowach. Tylko że to większość mojej rodziny. Święta i Nowy Rok poszły spokojnie. I na szczęście nie były samotne, bo miały... Have we got a game tonight? I really have to get back my silver snuff box that Bertram won off me the other day. You haven't heard? Bertram is cooped up since yesterday. Amber traffic. Oh no shit, my snuff box! It was a gift from a baron whose neck I once saved. You won't be seeing it again. Bertram must have given it to Harold for the right to shit some other place than in his cell. Jeśli dobrze pamiętam, to on za chwilę wróci. Chyba. Aha. O! I coś szuka. No cóż, i znalazł. Tutaj jakby właśnie mi się włączało skrypt, że mają być czujni, bo nagle ktoś zniknął. No cóż. Wam, że stanie w przejściu. Dalej unikam tematu świąt. No mi przeszły święta tak w miarę spokojnie. Z rodziną, chociaż... Lubię mówić tak o swoim prywatnym życiu. Zbyt otwarcie, bo to no po części też moja chyba sprawa, co nie? A to tak... Urok bez pewnej osoby, znaczy święta. I trochę tak było czuć tą pustkę. Na Sylwestra byłem na tych nowych Gwiezdnych Wojnach. Film.
Tak, w miarę. Mi się nawet podobał. Według mnie nie był zły, a czy był tak świetny, dobry? Cóż, trudno mi ocenić. Ci dłoń nie martwią. Co mnie rozbawiło, czekając na film? Cóż. Ja nigdy nie rozumiem właśnie w filmach tego innego. Kupujesz średni popcorn, średnie picie, a i tak, zanim film się zacznie, już masz około... trochę więcej, mniej niż do połowy zjedzone. Tych dwóch panów przydałoby się pozbyć. O kur... aż trzech. A, kat i dwóch strażników. Tak, kłopot tylko z ukryciem ciała tutaj. Co mnie to rozbawiło? To reklama była tam jedna taka... w miarę... śmieszna? Wiecie, mnie to trochę bawi. To tak jakby... nie wiem... zareklamować... Is someone there or not? Szkołę, no, szkołę letniskową dla czarodziei, żeby poczuć się jak w Harrym Potterze. I to właśnie było tak w Gwiezdnych Wojnach. Zaproszeli właśnie na takie... taki obóz, ale dla tych. Hey, is there someone there? Dla fanów Star Warsów. Ja tego nie rozumiem, może ktoś pomoże mi zrozumieć. I tam właśnie pokazywali tam urywki, te, że ta młodzież chodziła w maskach, przebrana za inną rasę, że miała te zabawkowe miecze świetlne i pytanie tylko, jaką oni używali tam mocy. Dobra, wyciągali rękę jak... że tylko do odrzucenia? Bo chyba tylko to tak w ten sposób mogło zadziałać. Okej.
Okej, to było dziwne. Właśnie w tej chwili mi się skończył temat do rozmów. Bomba, co nie? To nie minęło z 20 minut? Ja już nie mam o czym gadać. Na prawie godzinny... Znaczy, oczywiście to potnę w kawałkach. Ale chociaż moim zdaniem to jakiś dobry początek. Chociaż właśnie, mimo że jestem ile już nagrywam lat na YouTubie? Tak, 2011 chyba zacząłem. 5 lat. Chociaż próbuję. Mikrofon mam już lepszy. Do montowania program też mam lepszy już. Już nie ma czarnych pasków, dawno. To by mnie kusi, żeby poprawić właśnie. Ci panowie mnie męczą. Mam pomysł. To be mistaken. Co mnie właśnie zastanawia, czy poprawić te moje starsze filmy z Overlorda, żeby już nie było tych ciemniejszych pasków. To mnie tak kusi. Jade Empire na przykład też przydałoby się poprawić. Bo pamiętam, że w jednym miejscu coś się stało z filmem, że jest czarny ekran. Podczas widać renderowania musiało coś się skrzaczyć. Dopiero właśnie od tamtego momentu zacząłem sprawdzać, czy już wszystko się dobrze zrobiło. Chcę iść na dół, czy jeszcze nie? Tak, myślę, na tym powinienem już zasuwać. Powinienem zasuwać do windy, żeby mieć już chociaż tą mapę za sobą. Pełne. Tutaj nic nie ma monety. Chyba. Pewnie jak głupi będę łaził i szukał. Zawsze to jakieś doświadczenie później wpadnie. Kurde, jak daleko. Jak daleko.
Wiecie, ja słyszałem, słyszałem o ludziach, którzy robią właśnie wszystkie te rzeczy za innym razem. Czyli zdobywają monety, nie dają się wykryć, jeszcze nikogo nie zabijają. Szczerze, ja nie wiem, nawet gdybym się postarał, czy dałbym radę. A, jeszcze na czas oczywiście przychodzą to. I proszę, jesteśmy prawie na początku prowadzenia. No to będzie zabawa dalej. Boki zrywać, mówię wam. No ale nic dziwnego, bo przecież by nie robili takich balkoników, gdyby się nie dało przejść, nie zabijając nikogo, żeby omijać.